Cześć, dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat, który został mi podsunięty w komentarzach przez użytkownika o niku Krzybiel. Dzięki za ten komentarz, gdzieś tu powinien się pojawić. Ogólnie cieszy mnie to, kiedy zadajecie właśnie tego typu pytania, bo czasami to jest fajny materiał na taką pogadankę. Nie tylko jaki bohater co tam zrobił i kiedy co zrobił, ale pytanie, które nie jest jednoznacznie odpowiedziane w komiksach. Jak na przykład, dlaczego X-Men tolerują morderstwo, chociaż sami nie zabijają, ale mają zabójcę Logana w drużynie. I tego typu sprawy. Pamiętam, jak kiedyś gdzieś czytałem fajny artykuł o tym, jak ktoś tłumaczył, dlaczego ludzie nie wyprowadzą się z Gotham, skoro tam tak przestępstwo, jest taka skala przestępstw. To są naprawdę interesujące zagadnienia, o których chętnie gadam. I stąd dzisiejszy temat, czyli dlaczego ludność w Marvelu, dlaczego ogólnie ludzie boją się, nienawidzą, prześladują mutantów, ale nie mają takiego samego stosunku, powiedzmy, do Spidermana. No, powiedzmy, bo Spiderman też najlepiej nie ma. Ale Fantastycznej Czwórki, czy Avengers, to są zawsze bohaterowie, a mutanci generalnie to ci nie najlepsi. To ci, których trzeba, wiecie, bać się, unikać. Wynika to z bardzo prostej przyczyny: ilość i ewolucja. Pierwsza sprawa to ilość. Nawet pomimo tego, że w świecie Marvela jest tak dużo ludzi z supermocami, jeżeli weźmiemy wszystkich ludzi z supermocami, którzy mieszkają na Ziemi, nie licząc mutantów, no i o Inhumans zaraz powiem, bo jakby to, że Inhumans zaczęło się więcej pojawiać, to jest od pewnego czasu, ich na razie nie liczmy, będą ich tysiące, dosłownie tysiące ludzi z supermocami w świecie Marvela. Ale czym są tysiące ludzi, wiecie, to nawet nie jest, nie wiem, ludność Nowego Jorku. Tyle. To jest tysiące. Patrzcie, jest 7 miliardów osób na planecie, tak? Więc i po prostu w skali takiej to jest nic. Mutantów przed dniem M były miliony. To już samo w sobie pokazuje, że ich można się bardziej obawiać, bo po prostu jest ich bardzo dużo. Ale druga, dużo ważniejsza sprawa jest taka, skąd ci mutanci biorą swoje moce. O tyle co Spider-Man ma moce, bo ugryzł go radioaktywny pająk, Luke Cage miał jakieś eksperymenty, tak samo Kapitan Ameryka, a Jessica Jones czy Daredevila wylały się chemikalia. Wypadków dających supermoce w świecie Marvela jest bardzo dużo, bardzo dużo. Ale znowu, jak mówię, w skali do tego, ile procent populacji ma supermoce, to jest naprawdę niewiele. Mutanci rodzą się ze swoimi supermocami, oni je po prostu mają. O tyle co, nie wiem, to, że Daredevil ma supermoce, to jest ten jeden gość, co biega po Hell's Kitchen. Mutantem może być właściwie każdy. Sąsiedzi nieraz obawiają się właśnie w świecie Marvela, że gość mieszkający obok, czy piętro niżej, czy w domku obok, nagle zacznie ziać ogniem, czy podrzuci ich dom, nie wiem, wyśle w kosmos, czy teleportuje ich do innego wymiaru. Jest ta niepewność, kiedy właśnie mutanci mogą być wszędzie i oni nie są koniecznie superbohaterami. Nie wszyscy siedzą w tej willi X-Men. Kolejna sprawa to jest kwestia ewolucyjna. Jak pokazuje historia, kiedy byli tak zwani Homo Neanderthalis, nazywani Neandertalczykami, i pojawili się Homo sapiens, no to szybko Homo sapiens wyparli Neandertalczyków. Oni byli jakby kolejnym krokiem ewolucji i poprzednia, nazwijmy to rasa, w końcu wymarła. Jest dokładnie ten sam strach w przypadku Homo sapiens i tak nazywanych Homo superior, czyli mutantów. Mutantów do dnia M, znowu podkreślę, robiło się coraz więcej, wszystko wskazywało na to, że są kolejnym krokiem ewolucji. A więc, jeżeli będziemy uczyć się na tym, jak szła historia, prawdopodobnie pozbędą się prędzej czy później Homo superior, wyprą ich po prostu w sposób naturalny, to znaczy rodząc się w takiej ilości, że w końcu Homo superior zaczną gdzieś zanikać, albo w sposób bardziej brutalny, co również historia pokazywała się zdarzało. Więc to są te główne różnice, które odróżniają jakby mutantów od innych superbohaterów i które ludzie po prostu dostrzegają. Kiedy Kapitan Ameryka jest superbohaterem, no to on założy ten kostium i jest tym jednym gościem, który ma supermocy, czy ktoś tam inny biega w rajtuzach, ubrał się i tyle. Natomiast mutanci, tak jak mówię, mają te dodatkowe cechy tego niepokoju. I teraz przejdźmy jeszcze do Inhumans, bo to też jest interesujące, to też jest rasa, ich też nagle zaczęło robić się dużo. Ale Inhumans mają pewną przewagę pod względem strachu ludności nad mutantami. Pierwsza sprawa,
nie są oni naturalną ewolucją, powiedzmy, tak jak mają to mutanci. Mutanci po prostu wyewoluowali z Homo sapiens, zaczęli rodzić się Homo superior. Gen jakby mutantów może być wszędzie, może być cała linia rodziców, którzy zawsze byli tylko ludźmi i nagle bum, rodzi się jeden mutant i jego dzieci już dalej są mutantami, na przykład. Z Inhumans idea polega na tym, że kiedy Kree kiedyś przylecieli na Ziemię, eksperymentowali na ludziach, stworzyli ten gen Inhumans, powstali Inhumans, część tam się zaszyła później w mieście Attilan i nie kontaktowała się z cywilizacją, a część wmieszała się i swój gen Inhuman przekazała dalej. I teraz, kiedy mgła Terrigenu poruszała się po świecie i budziła ten gen, no to wiadomo, że część populacji się zaczęła zawijać w te kokony i uzyskiwać moce. Ale jakby nie patrzeć, to nie jest ta sama groźba, to nie jest kolejny gatunek. To jest po prostu gen kiedyś rzucony przez kosmiczną rasę i można patrzeć jako na nich jako ukrytych obcych. Też można się tego oczywiście bać i w stronę Inhumans również jakaś tam niechęć oczywiście jest, ale z drugiej strony przejdzie ta chmura i już wiemy, że jakby kolejny Inhuman się tutaj nie pojawi. Wszyscy, którzy mieli się zmienili i teraz następni to będą musieli otrzymać ten gen od innych Inhumans, żeby to dostać. To nie jest kolejny gatunek, który może jakoś wyprzeć właśnie ludzi. Oczywiście dalej pozostaje ten strach, od kiedy chmura zaczęła chodzić, że zaczęło jej się robić tak dużo, że gość obok może być Inhumanem i to oczywiście niewątpliwie dalej jest, ale jednak, tak jak mówię, to nie jest strach ewolucyjny, który u nas absolutnie występuje. Zwróćcie uwagę na to, że po dniu M, czyli kiedy mutantów nagle zrobiło się tych 198, potem kiedy Scarlet Witch powiedziała no more mutants, nagle jakby stosunek może nie wszystkich ludzi, bo ciężko wyzbyć się starych przyzwyczajeń, ale na przykład rządu do mutantów bardzo się zmienił. Zaczęto to ich, powiedzmy, nawet pilnować. Niedługo później Scott Summers zaczął współpracować z panią burmistrz San Francisco. Toś te jakby relacje się ociepliły, bo nagle mutanci przestali być tym ewolucyjnym zagrożeniem, tylko byli tą garstką zagrożonym gatunkiem, a wiecie, zagrożony gatunek trzeba chronić. Oczywiście, wiecie, byli dalej Purifiers, którzy uważali, że są oni dziełem szatana i trzeba ich wytłuc co do jednego, ale jak tak popatrzymy ogólnie, to trochę ich sytuacja, jeśli chodzi o stosunki z ludźmi, się poprawiła. I to jest interesujące, że ci mutanci z mocami nagle, o nie, oni są, trzeba tutaj ich zostawić w spokoju, przynajmniej wiele osób tak uważało, ale z kolei cała masa gości, którzy potraciła moce, no to teraz przyszli z kijami ludzie i no, teraz możemy się na nich wyładować, bo oni się nie będą bronić. Co nie miało trochę sensu z punktu widzenia właśnie tego strachu ewolucyjnego, ale to była taka prosta ludzka mechanika. Wcześniej działałeś ogniem, więc się ciebie bałem, a teraz nie robisz nic, więc mogę cię stłuc. Wreszcie mogę ci pokazać, kim jestem kozakiem. Ale potem nastąpiło Avengers vs. X-Men i mutanci znowu zaczęli się pojawiać na całym świecie. I natychmiast ten strach wrócił, natychmiast został spotęgowany. I natychmiast ludzie znowu zaczęli podchodzić do mutantów jako ej, to jest to, a nie człowiek. I to teraz się tak ciągle przeskakuje, jestem bardzo ciekawy, jak to dalej pójdzie, bo obecnie jest to gdzieś pomiędzy. To nie jest jeszcze ta niechęć, którą widzieliśmy kiedyś, ale jednak wzrosła ona od czasu dnia M w ogólnej populacji. Bo tak jak mówię, jeżeli czytaliście jakieś historie po rodzie M, to zauważycie, że jasne, pojawiały się grupy nienawiści, pojawiali się ludzie, którzy dalej nienawidzili mutantów, ale na przykład rządy zaczęły być dużo bardziej otwarte co do nich. Z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że wyczerpałem te krótkie zagadnienie. Jeżeli macie jakieś pomysły na inne tego typu tematy, które mogę tutaj poruszyć, które nie dotyczą bezpośrednio samej historii Marvela, samych konkretnych wydarzeń, ale jakieś takich właśnie logicznych, moralnych czy innych zagadnień, które często nie są bezpośrednio poruszane w komiksach i tłumaczone jasno, piszcie w komentarzach, ja bardzo chętnie o tym pogadam. No i do następnego razu. Cześć.